Cześć, witam bardzo serdecznie na kanale Aktywny Senior. Cieszę się, że znowu odwiedziliście mój kanał, cieszę się, że ze mną ćwiczycie. Jesteśmy po prostu z mężem pod wrażeniem, jak kanał szybko się rozwija. Codziennie rano wchodzimy, sprawdzamy, jak tam liczby wyglądają i naprawdę wygląda to bardzo, bardzo niesamowicie. Także dziękujemy Wam bardzo za to, że subskrybujecie, za to, że oglądacie, bo dzięki temu nasz kanał się rozwija i więcej osób go widzi, jest bardziej widoczny na YouTubie i na innych wyszukiwarkach na internecie. Także bardzo, bardzo Wam za to dziękuję i nie przedłużając, zaczynamy nasz lekki aerobik dla seniorów, dla osób po 60 roku życia. Zaczniemy najpierw od takiego lekkiego marszu. Pilnujcie, żeby sylwetka była wyprostowana. Ściągnijcie barki do tyłu i dodamy ruch ramion z oddechem. Wdech i powoli wydech. Jeśli ktoś z Was ma problem, żeby te ramiona tak wysoko unieść, ta mobilność w barkach nie jest jeszcze na tyle poprawna, to unosimy tylko do momentu, kiedy możecie. Nie musicie kopiować wszystkiego tak, jak ja robię. Róbcie na tyle, ile czujecie, że Wasze ciało na to pozwala. Ale będziecie czuć różnicę. Jeszcze jeden raz wdech. I wydech. Teraz dwa dłonie na biodrach i będziemy tutaj piętą dotykać podłogi, więc musimy lekko ugiąć kolana. Mniej lub bardziej, tylko żeby Wam te kolana nie uciekały na zewnątrz. Stopa jest skierowana, palce stóp są skierowane do przodu. I możemy spróbować dodać ramiona. Wszystko jedno, czy to będzie ta sama, czy przeciwna niż noga. Jeśli czujecie, że za dużo się dzieje i nie da się tego wszystkiego kontrolować, to dłonie na biodrach też są w porządku. Ale jeśli ktoś już wcześniej ćwiczył, ma tą koordynację lepszą, to spróbujcie. Oddychamy, głęboki wdech. I wydech. Świetnie. Jeszcze jeden raz na lewą i prawą nogę. Ręce wracają na biodra. I teraz taki lekki wykrok do boku, trzymając sylwetkę dalej wyprostowane. I możemy znowu dodać ramiona, wdech i wydech. Wdech i wydech. Jeszcze jeden raz na lewo i na prawo. Dłonie na biodrach i teraz staramy się wyciągnąć stopę do tyłu, nogę do tyłu. Przednia jest lekko ugięta. Pilnujcie, żeby równowaga była na tej jednej nodze. Także to może być dosłownie kilka centymetrów. Albo jak ktoś ma mocniejsze mięśnie, lepszą równowagę, to może próbować tą nogą bardziej do tyłu. Ostatni raz. Lewa, prawa. Teraz nasz krok do boku. Znowu możemy dodać ramiona. Kolana ugięte. Delikatnie stawiamy stopę na podłodze albo tylko same palce tej nogi, którą dostawiamy. Głęboki wdech. I wydech. Ostatni raz. Lewa i prawa. Maszerujemy ramiona. Wdech, wydech. Wdech i wydech. Dwa razy.
Jeszcze jeden raz. Teraz ramiona do przodu. Wdech i wydech. Dwa razy. Wdech, wydech. Wdech i wydech. Znowu do boku. Wdech, wydech. Wdech i wydech. Wciągajcie barki przy uniesieniu ramion. Ostatnie dwa razy. Świetnie. I znowu do przodu. Albo przeciwne ramię. Łokieć lekko ugięty. Starajcie się trzymać nadgarstek zablokowany, żeby nam ta ręka nie opadała, ale łokieć może być lekko ugięty. Jeśli wolicie dwie razem, nie ma sprawy. Ostatni raz. Ręce na biodrach. I znowu nasz krok do boku. Teraz spróbujmy skrzyżować nogę z przodu. Możemy dodać ramiona znowu. Nie pochylajcie się do przodu. Pilnujcie, żeby sylwetka była jak najbardziej wyprostowana. Super. Teraz spróbujmy skrzyżować nogę z tyłu. Oddychamy, sprawdzamy uśmiech. Wszystko na miejscu. Świetnie. Teraz znowu krzyżujemy z przodu. Jeszcze jeden raz. Lewa, prawa i z tyłu znowu. Może tą nogę możecie dociągnąć jeszcze bardziej do boku. Wszystko zależy, jak jesteście w stanie utrzymać równowagę. Jeśli ktoś już czuje, że traci oddech, wrócić do marszu powolutku, próbować złapać oddech. A my zrobimy jeszcze dwa powtórzenia. Lewa, prawa. Lewa, prawa. I wszyscy razem maszerujemy powolutku. Głęboki wdech. Wdech. I wydech. Zróbmy krótką przerwę. Na dosłownie kilka łyków. Nie pijcie za dużo, bo przy ćwiczeniach to pewnie za bardzo obciąża żołądek. Ale kilka łyków zawsze troszkę Was odświeży. No i trochę tam tej wody się dostanie. A to też jest dobry sposób, żeby dodać ten nawyk częstego picia wody. Jeśli jeszcze możecie ze mną troszkę poćwiczyć, to wracamy do marszu. Jeśli ktoś tak nie bardzo, możecie obejrzeć do końca i spróbować wykonać jeszcze kilka ćwiczeń ze mną. Teraz będziemy wykonywać dwa kroki. Do boku, kolana ugięte, i teraz spróbujemy dodać nasze skrzyżowaną nogę. Znowu, jeśli za dużo się dzieje, nie jesteście w stanie wszystkiego kontrolować, to na razie tylko sam krok podwójny i z czasem, jak już opanujecie, to będziemy wykonywać jeszcze ciekawsze zestawy choreograficzne razem. Dla większej zabawy. Nikt nie powiedział, że ćwiczenia muszą być nudne. Możemy sobie skrywać z tyłu. Pilnujemy oddechu. Uśmiechamy się, z uśmiechem zawsze łatwiej. Pozwala to rozluźnić mięśnie twarzy, żebyście się za bardzo nie spinali, nie stresowali, czy robicie dobrze. Tu tylko podstawowy jest, żeby stopy były równolegle do siebie. I tyle.
Sam ruch wystarczy. I znowu możemy skrzyżować z przodu. Jeśli ktoś już opanował ten ruch, to zróbmy dwa skrzyżowania. Jeden, dwa. Jeden, dwa. Jeden, dwa. Jeden, dwa. Jeden, dwa. Możemy zrobić dwa do tyłu. Jeden, dwa. Jeden, dwa. I znowu jeden, dwa. Jeden, dwa. Ostatni raz. Jeden, dwa na prawo. Jeden i dwa. Świetnie. Teraz już tylko maszerujemy do krok do boku. Następny krok to spróbujemy wystawić nogę do przodu. Kiedy idziemy w lewo, to będzie nasza prawa noga. Nie dostawiamy jej do drugiej, tylko wystawiamy do przodu. W lewo i wystawiamy. W prawo i wystawiamy. Świetnie. Możemy spróbować to samo. Zróbmy jeszcze jeden do prawej, żeby tą nogę dostawić do tyłu. Teraz może być z lekkim pochyleniem do przodu. W lewo do tyłu. W prawo do tyłu. Mam nadzieję, że dajecie radę. Ostatni raz w lewo i w prawo. Teraz już tylko sam krok. Dodamy ramiona. Na razie tylko do boku albo przy kroku do lewej z przodu, z kroku do prawej na bok. Przód. I do boku. Przód. I do boku. Przód. I do boku. Znowu do przodu ramiona. I do boku. Na biodra. Tylko jeden krok. Do boku. Teraz maszerujemy i będziemy wykonywać 1, 2, 3, 4 i 1, 2, 3, 4. Małe kroki, 1, 2, 3, 4 do tyłu, 1, 2, 3, 4 i znowu 1, 2, 3, 4. Jeden, dwa, trzy, cztery, jeden, dwa, trzy, cztery, jeden, dwa, trzy, cztery, jeden, dwa, trzy, cztery do przodu, jeden, dwa, trzy, cztery do tyłu, jeden, dwa, trzy, cztery, maszerujemy w miejscu. I ramiona. Wdech tylko na wysokość barków. Powoli wydech. Świetnie. Teraz dłonie na biodrach. I stopy stawiamy na szerokość naszych barków. Unosimy prawe ramię wysoko, lekki skłon do waszej lewej strony. Wdech i wydech. Pilnujcie, żeby biodra nam się nie wychylały do prawej strony, dlatego trzeba ściągnąć pośladki, starać się ściągnąć mięśnie brzucha
Jeszcze jeden raz, jeśli możecie. Świetnie. Teraz lewe ramię. Nie musi być wysoko. Chodzi o to, żeby nie skręcać sylwetki górnej części ciała do prawej strony, bo jeśli próbujecie za bardzo, to nie pracują już te mięśnie, tylko skrętne. Wdech i wydech. Ostatni raz. Super. Także dzisiaj wszystko na koordynację, na poprawę waszego układu nerwowego. Fantastyczne ćwiczenia na pracę waszego mózgu, ale również na mocne stawy. Przede wszystkim to są kostki, kolana i biodra i właśnie mięśnie brzucha. Tylko chodząc do boku, do przodu z przestawianiem nóg w różnej pozycji. Mam nadzieję, że wam się te ćwiczenia podobały. Przebijmy piątkę za dzisiejszy wspólny trening. I bardzo proszę, jeśli znacie kogoś, kto powinien tego spróbować, żeby poczuć się lepiej, to proszę, wyślijcie link, niech skorzystają, niech obejrzą, może też tak jak wy spodobają wam się te ćwiczenia, złapiecie tego fitnessowego bakcyla. A jeśli ktoś z was ogląda pierwszy raz, to proszę naciśnijcie subskrypcję, naciśnijcie na dzwonek, żeby dostawać informacje, co nowego pojawia się na moim kanale. Jestem tutaj regularnie, jak już moi subskrybersi, membersi wiedzą. Czekam na wasze komentarze. Jeśli wam się podobało, proszę kciuk do góry i zobaczymy się w kolejnym odcinku na następnych ćwiczeniach aerobik dla seniorów. Do zobaczenia!